Witam serdecznie, z tej strony Paweł Biedrzycki, strefainwestorów.pl. Dzisiaj jest 1 stycznia 2013 roku. Zapraszam do analizy wideo, w której zastanowimy się nad tym, jak inwestować w styczniu 2013. W ramach dzisiejszej analizy przyjrzymy się sytuacji oczywiście na indeksach amerykańskich S&P 500 oraz Nasdaq. Rzucimy okiem na niemieckiego DAX-a, no i dodatkowo, nieco inaczej niż tradycyjnie, przyjrzymy się sytuacji na RTS-ie, czyli indeksie giełdy rosyjskiej, KOSPI, BUKSie oraz na koniec WIG-u. Zapraszam do analizy. Analizę rozpoczynamy od omówienia sytuacji na S&P 500. W kresce miesięcznej, średnią, zwłaszcza tą najważniejszą, czerwoną 15-miesięczną. Oczywiście tutaj technicznie niewiele się nie zmieniło. Grudzień niewiele wniósł nowego. Wciąż rynek pozostaje pod wpływem pułapki na byki powyżej tych maksimów z maja 2008 roku. I z drugiej strony mamy obronę w postaci średniej 15-miesięcznej. Czekamy, aż dojdzie do wyłamania któregoś z tych poziomów i wtedy będziemy w stanie stwierdzić, w którym kierunku zmierza rynek amerykański. W grudniu fiscal cliff nieco wprowadził zamieszania na rynku amerykańskim. Na S&P 500 w interwale dziennym doszło do wyłamania tych maksimów fali B, dużej korekty ABC, ale niestety ta niepewność sprawiła, że mimo wszystko kapitał uciekał z rynku amerykańskiego i to wybicie zakończyło się tutaj pułapką na byki, cofnięciem, no i oczywiście koniec roku, ostatnia sesja, mocne odreagowanie. Z perspektywy dziennej na S&P 500 najważniejsze jest oczywiście ta mała tutaj pułapka na byki, powyżej maksimów fali B, no i oczywiście od dołu średnia ta czarna SMA 200 i tutaj również ten poziom jest ważny. Nasdaq wciąż pozostaje słabszy, jak widać on naruszył średnią czarną 200-dniową w tym miesiącu, w grudniu, doszło do zejścia poniżej i co więcej, również nie doszło do wybicia maksimum fali B, dużej korekty ABC, czyli tego poziomu 3100 punktów. Więc być może dopiero ten trwałe wzrosty na S&P 500 przyjdą, jeżeli również Nasdaq ruszy w górę i tutaj najważniejszym poziomem od góry wydają się te poziomy 3100 punktów. Dopiero jego wyłamanie będzie jakimś potencjalnym sygnałem kupna. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w Europie. Tutaj, jeżeli przyjrzymy się sytuacji na indeksie niemieckim, na DAX-ie, no to zobaczymy, że właściwie są powody do świętowania. To znaczy DAX zanegował całą falę spadkową z 2011 roku. Doszło do wybicia tych maksimów z jesieni 2012, tych poziomów tutaj. Rynek je wyłamał, przetestował maksima z 2011 roku, również je pokonał. No i oczywiście Niemcy korzystają z tej niepewności, jaka ma miejsce za oceanem, czyli inwestorzy obawiają się o fiscal cliff i przenoszą swoje pieniądze do Europy. To jakby napędza wzrosty w Europie. I tutaj z technicznego punktu widzenia niemiecki DAX, przypominam, że jest najwyżej od stycznia 2008 roku. To oznacza, że właściwie w tym momencie ewentualną przecenę musimy, nie możemy inaczej interpretować jako ruch powrotny do wyłamanych tych kluczowych maksimów z 2011 roku, no i dalej oczekiwać ewentualnej kontynuacji zwyżki. DAX zanegował całą przecenę z 2011 roku. Przyjrzyjmy się teraz kilku wybranym indeksom, jak wygląda sytuacja na nich. I zaczynamy od indeksu rosyjskiego, czyli RTS, z naniesionymi zniesieniami Fibonacciego od maksimów z 2011 roku. I zwracam uwagę, że tutaj sytuacja wygląda dużo, dużo gorzej. To znaczy DAX jest silny, tam płyną pieniądze, podczas gdy
akcje rosyjskie są dużo, dużo słabsze i tutaj właściwie rynek jest wciąż na zniesieniu 0,38% całego ruchu spadkowego, więc jakby inwestorzy nie interesują się tym rynkiem. Kospi, czyli giełda koreańska, wygląda nieco lepiej. Tu mamy już zniesione 61%, 62% całej BES-y z 2011 roku, więc tu wygląda sytuacja nieco lepiej, ale krótkoterminowo niepokoi jednak to, że wciąż indeks jest poniżej maksimów z początku 2012 roku, więc tutaj również sytuacja wygląda słabiej. Giełda z naszego regionu, czyli BUX węgierski, tutaj również to wygląda zdecydowanie gorzej niż na rynku niemieckim. Nawet nie doszło do osiągnięcia tych 0,38%. Indeks jest zarówno poniżej maksimów z jesieni 2012, ale również poniżej maksimów z początku 2012 roku. Wciąż BUX nie może się otrząsnąć po tej przecenie z 2011 roku. I widząc już, jaki jest kontekst rynkowy, że DAX jest najsilniejszy, później mamy szereg indeksów nieco słabszych, możemy w tym momencie ulokować, jak wygląda sytuacja na naszym rynku. Przejdźmy do indeksu WIG i tutaj naprawdę mamy powody do optymizmu. Jak widać, ten ruch wzrostowy od minimów z maja 2012 roku na indeksie najszerszym przyniósł zwyżkę indeksu o ponad 31%. Doszło już do zanegowania wyprzedaży z sierpnia 2011 roku i licząc od maksimów z 2011 roku do najniższego poziomu przeceny, rynek już zneutralizował prawie 80% ruchu spadkowego, czyli właściwie w tym kontekście tych porównywalnych indeksów w regionie i na świecie jesteśmy zaraz za Niemcami, czyli inwestorzy chętnie kupują polskie akcje, i to sprawia, że możemy być optymistami, jeśli chodzi o nadchodzący rok. Technicznie oczywiście styczeń może przynieść korektę, bo w tym momencie indeks bardzo ładnie zanegował tą dynamiczną wyprzedaż sierpnia 2011 roku, więc wyłamaliśmy ten poziom. Pojawiły się pewne problemy i one mogą być jakimś potencjalnym ruchem powrotnym do tych poziomów. Po ewentualnej korekcie wciąż realna jest kontynuacja zwyżki i nawet atak indeksu na maksima z 2011 roku. I jeżeli dojdzie do wyłamania tych maksimów, to właściwie droga do szczytów z 2007 roku już jest otwarta. Na koniec ważna informacja. Pracuję obecnie nad nowym raportem dla inwestorów, w którym podsumuję rok 2012 i co najważniejsze, przedstawię nasze oczekiwania dla najważniejszych rynków finansowych w roku 2013. Jak pokazałem w analizie, sytuacja rynkowa jest coraz ciekawsza, dlatego myślę, że raport będzie interesującą i wartościową lekturą dla każdego inwestora. Przy okazji publikacji raportu, który dostępny będzie tylko dla członków strefy inwestorów, planuję przeprowadzić nabór, w trakcie którego będzie można dołączyć do społeczności strefa inwestorów. Wiem, że niektórzy czekają na nabór od kilku miesięcy, dlatego informuję o nim z wyprzedzeniem. Zarówno publikacja raportu, jak i nabór przewiduję na połowę stycznia. O kolejnych szczegółach będę informował wkrótce. Tymczasem życzę każdemu inwestorowi szczęśliwego nowego 2013 roku. Tradycyjnie pozdrawiam i życzę dużych zysków w ciągu nadchodzących 12 miesięcy.